Cześć. Powiem wam tak, no znalazłem artykuły, które mnie, szczerze mówiąc, no zszokowały. Te cnoty niewieście Czarnka zawitały do szkół. No śmieliśmy się z tego, ale jak widać ci katotalibowie wprowadzają swoje chore wizje do szkół podstawowych. I tutaj wprowadzono, i co najciekawsze, wprowadzono te zakazy, o których zaraz powiem, tylko dla uczennic. Kilka szkół na Pomorzu uczy już tych czarnkowskich cnót niewieścich. Dziewczynkom nakazano noszenie skromnego stroju, żeby nie kusiły chłopców. No ale okej, po kolei. W szkole podstawowej numer 16 imienia Wiesława Broniewskiego w Gdańsku, niestety, dziewczynki nie mogą nosić tęczowych toreb. Dodatkowo muszą zakrywać ręce i nogi. A na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczyć w długich spodniach dresowych. W szkole podstawowej imienia Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, to jest blisko Gdańska, dziewczynki mają nie kusić ubiorem i mają mieć zakryte ręce i nogi. Powiem wam tak, te zasady, które oni wprowadzili, jak powiedziała sama dyrektorka, proszę państwa, te zasady to w trosce o dziewczynki. Przecież w naszej szkole uczą się także mężczyźni. Dziewczęta nie powinni nosić krótkich bluzek. Panowie mogliby się poczuć nieswojo. Tak wygląda, nie wiem, wzbudzanie w dziewczynkach poczucia niższości, bycia gorszym, tylko ze względu na swoją płeć, które mają, nie wiem, płacić za to, że ci, tak nazwijmy to, panowie mogliby się poczuć nieswojo, gdy nie potrafią okiełznać swoich, że tak powiem, końcówek. Czyli tak czy inaczej, no, polityka cnót niewieścich ministra Czarnka wygląda w praktyce. Tylko czekać teraz, aż wprowadzą nakaz, żeby dziewczynki nosiły odpowiednie, dziewczynki, dzieci nosiły odpowiednie stroje, żeby nie kusiły też księży, no bo to też będzie oczywiście wina tych dziewczynek, jeśli ksiądz się pokusi, prawda? Jak napisała jedna z gazet, że w szkole odbył się apel, na którym dziewczynki pouczano, że nie mogą zbyt wiele odsłaniać, by nie, jak to określono, nie zachęcać chłopców. No, zakazy oczywiście chłopców nie dotyczą. I tak jak wspomniałem, pewna dwunastolatka usłyszała w tejże szkole, że nie nosi się tęczowych toreb i zabroniono jej przychodzić z taką torebką do szkoły. No i tak jak wspomniałem, to ogółem ta paranoja odbywa się w kilku szkołach tutaj na Pomorzu. I tu, jak mówiłem, w szkole podstawowej imienia Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach na lekcjach z wychowawcami klas dziewczynkom powiedziano, że nie mogą ubierać się w krótkie spodenki i koszulki na ramionczkach, by nie kusić chłopców. Muszą mieć zakryte niemal całe ciało, ręce do dłoni, a na nogi do kostek. Chłopców ten sam rygor oczywiście nie obowiązuje. Zabroniono im jedynie noszenia zbyt krótkich spodenek. Taki podobny przypadek zdarzył się w czerwcu na lekcji wychowawczej w szkole podstawowej numer 23 w Gdyni. Tam pouczano o schludnym i skromnym stroju wyłącznie dziewczynki w obecności ówczesnej dyrektor. Padły słowa o tym, że nauczyciele mogą poczuć się nieswojo, widząc dziewczęta
w krótkich bluzkach. To powiem wam, co to jest za nauczyciel, jak się napala na dzieci. No ale to już pomińmy. W sumie, tak nawiasem mówiąc, na miejscu takich rodziców, raczej ja bym się chyba poczuł nieswojo lub zaniepokojony, że w szkole, do której chodzi na przykład moje dziecko, pracują dorośli mężczyźni, którzy czują się zaniepokojeni kawałkiem ciała małej dziewczynki czy nawet nastolatki. No ale powiedzcie, co tu się dziwić? Czarnek, jako minister edukacji i nauki, jest człowiekiem wyrażającym skrajnie konserwatywne poglądy. Ten polityk Prawa i Sprawiedliwości już nieraz mówił o cnotach niewieścich i gdzie jest miejsce kobiety u boku mężczyzny. I mówiąc o tych cnotach niewieścich, mówił, no nie wiem, jak uczyć te dziewczynki, by te cnoty niewieście miały. Nie wiem, ja tego po prostu aż nie ogarniam, powiem wam. Czarnek chce też wprowadzić nowy przepis do szkoły. I okazuje się, że ten minister cały znalazł grono naśladowców. A mówię o tych naśladowcach, o tych szkołach, o których wcześniej wspominałem. Powiem wam, że z Polski robi się kato-kalifat i jeśli ktoś tego nie widzi, to chyba jest naprawdę ślepy. Nie wiem, być może się mylę, ale mam takie wrażenie, że pisowcy wprowadzają w Polsce tak zwaną kulturę gwałtu. I wbrew tym teologicznym, kościelnym wykładniom, seksualność kobiety jest jej prywatną kwestią. I tutaj artykuł 33 Konstytucji RP mówi, że kobieta i mężczyzna w Polsce mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. A prezentowane przez szkołę stanowisko zalicza się do tej, tak jak powiedziałam, kultury gwałtu. Jest to zjawisko przenoszenia winy z gwałciciela na ofiarę. Bo miała za krótką spódniczkę, bo sama się prosiła. To są takie przykłady konstrukcji myślowych właśnie tej kultury gwałtu. No ale żeby nie być gołosłownym, te nowe podejście do edukacji dziewczynek promuje samo Ministerstwo Edukacji. W lipcu doradca ministra Czarnka, Paweł Skrzydlewski, wygłosił swój pogląd na temat rzekomej demoralizacji dziewczynek. I jak powiedział, dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie. Z kolei w radiu sam Czarnek powiedział: pan profesor Skrzydlewski to wybitny filozof i mówiący szczerą prawdę. I jeśli się podśmiewa z tego, że dziewczęta powinny być bardziej wrażliwe na cnoty niewieście, to ja się zapytam, na jakie mają być wrażliwe? Na męskie? No, niektórzy mogliby chcieć takich rzeczy, ale my genderowcami nie jesteśmy, powiedział Czarnek. A ja tak na koniec powiem coś od siebie. Oczywiście, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale nie wiem, na mój chłopski rozum, to może przestańmy wmawiać dziewczynkom, że są odpowiedzialne za zachowania chłopców, czy kobietom za zachowania facetów, że ich stroje kuszą, zachęcają i rozpraszają, że są winne, kiedy dzieje im się krzywda. Zawsze winny jest tylko i wyłącznie sprawca przemocy, a nie osoba ubrana tak czy inaczej.
Jak dla mnie te całe wytyczne w tych szkołach, o których wam powiedziałem, nie są wyrazem troski o dziewczyny. To jest troska o bezkarność sprawców zaczepek, molestowania, przemocy. Szkoła nie ma prawa ingerować w ubiór ani wygląd uczniów i uczennic. I tutaj przestańmy zrzucać na dziewczynki odpowiedzialność za zaczepki, molestowanie, przemoc ze strony chłopców czy mężczyzn. Powinniśmy przestać wzmacniać kulturę gwałtu, przerzucając na ofiarę winę za to, że ktoś się skrzywdził. Dziewczynki mają prawo ubierać się tak, jak chcą. Oczywiście w jakichś tam granicach normy. Jak się dobrze czują w koszulce na ramionczkach, czy tam w spódniczkach mini, to w tym chyba nie ma nic złego. A jak jest im akurat w tym właśnie wygodnie i komfortowo, to czemu mają się tak nie ubierać, jeśli ktoś nie umie powstrzymać chuci? No to może on ma problem, a nie ta dziewczynka. I może szkoła powinna zacząć uczyć wreszcie chłopców, że mają szanować dziewczynki, respektować ich granice i nie zakłócać ich poczucia bezpieczeństwa. Nie wpajać chłopcom, że są bezkarni i usprawiedliwiać ich, nie wiem, prostackie zaczepki czy próby molestowania tym, że dziewczynka ma koszulkę na ramionczkach czy krótką spódniczkę. Może pora też zacząć edukować właśnie chłopców, a nie tylko dziewczynki. Bo w tym polskim kalifacie wychodzi tak, że dzieci zachęcają księży, kobiety gwałcicieli, dziewczynki kuszą chłopców. A może by tak naprawdę nauczyć chłopców szacunku do kobiet, a nie do tego, że rolą kobiety jest służenie mężczyźnie, tak jak to promuje Czarnek. Ale co najciekawsze, powiem wam, ci, co umoralniają dziewczynki, nakazują dziewczynkom, żeby nie kusiły i tak dalej, na samej górze te osoby, jak wiecie, jeden z dżentelmenów w burdelu posuwał 14-latkę i ich hipokryzja, zakłamanie po prostu w głowie się nie mieści. Sami się ślinią na młode dziewczyny, ale narzucają im jakieś kurde talibskie, nie wiem, wzorce, bo jeszcze trochę i będą kazali burki nosić dziewczynom, żeby nie kusiły. No a nie wiem, do kościoła w workach pokutnych dziewczyny będą chodziły, bo chociaż klechę to skusi, nawet jakby miała 10 worków pokutnych i jeszcze 3 kurtki puchowe, to i tak się dobierze. No ale oczywiście to będzie wina tego dziecka, a nie księdza, bo Oskar, jak to powiedział pewien biskup, oskarżanie księdza o pedofilię to jest atak na kościoła, na kościół. Dobra, kochani, piszcie, co wy o tym sądzicie. Może macie odmienne zdanie od mojego. Chętnie, że tak powiem, wysłucham, poczytam waszych opinii na ten temat. I to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Panowie, dzisiaj wchodzimy w czas, w którym paciorki nie pomogą. Paciorki nie będą działać. Dzisiaj wchodzimy w czas, w którym tylko i wyłącznie ci, którzy będą mężami modlitwy, wojownikami modlitwy, którzy przylgną do Jezusa 24 na dobę, uratują swoje małżeństwa, swoje dzieci, swój dom. Bo tak jak mówi Słowo Boże, Apokalipsa, szatan zostanie spuszczony z łańcucha w czasach ostatnich, aby przesiać chrześcijan i zobaczyć, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a kto tylko z nazwy. I tylko ci,
którzy będą mieli walczyć na modlitwie, którzy zdecydują się wyłączyć telewizor, wyłączyć internet, paść twarzą przed Panem i wołać Go o ochronę, o moc, o błogosławieństwo, oni przetrwają. Oni Go nie zdradzą. Oni uratują swój dom, swoje rodziny, swoje dzieci. Czy rozumiecie? Wchodzimy w bardzo trudny czas. Zewsząd jesteśmy opanowywani przez lęk, który sączy się jak syk diabła, szczególnie przez mass media. Wiele tysięcy ludzi straciło już pracę w Polsce w ostatnich miesiącach. Wiele firm małych, średnich poupadało. Ekonomiści na całym świecie snują najbardziej katastroficzne scenariusze najpotężniejszego krachu finansowego, jaki dotychczas widzieliśmy. Lęk, strach. O Boże, COVID-19. Boże, zaraziłem się. Boże, jestem chory. Boże, moje dziecko. Lęk, strach. Wyłącz telewizor. Selekcjonuj informacje. Stwórz dystans między swoim sercem a tym, co oglądasz i czego słuchasz. Wejdź w miejsce samotności. Padnij na twarz przed Panem. Panem Panów i Królem Królów. Kiedy święty Jan na wyspie Patmos jest więziony, zesłany, ma świadomość tego, że Kościół się kończy. Ma świadomość tego, że chrześcijanie są zabijani, chrześcijanie są mordowani, chrześcijanie są pożerani na stadionach przez dzikie zwierzęta, paleni na stosach. Przecież Jezus mówił, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, że Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. A co tu się dzieje? Rzeź chrześcijan, rzeź Kościoła. Zbliża się wielkimi krokami koniec Kościoła. Jan, ostatni z apostołów, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską na wyspie Patmos. Wyobraźcie sobie, co czuje jego serce. Panie, przecież obiecałeś co innego. Obiecałeś zwycięstwo Kościoła, rozszerzenie Kościoła, Twojego imienia na całym świecie. A Kościół jest w katakumbach. Kościół jest prześladowany. Kościół jest niszczony. Kapłani wyrżnięci. Pasterze wyrżnięci. Całe rodziny chrześcijańskie pożerane przez dzikie zwierzęta. Jak rzeź niewiniątek. Jak owce na rzeź przeznaczone. Boże! I wtedy przychodzi Pan Panów, Król Królów, wojownik na białym koniu. Fenomenalna jest ta wizja. Jan, który modlił się w swojej ulubionej pozycji, przytulając się do Jezusa, kładąc swoją głowę na Jego piersi. To była Jego ulubiona pozycja modlitwy. Jaka zażyłość, jaka czułość, jaka intymność między Nim a Bogiem. Ten sam Jan, który zna Boga, takiego czułego, takiego intymnego, takiego kochającego, takiego miłosiernego, nagle ma objawienie Boga, jakiego nigdy wcześniej nie miał. Pana Panów i Króla Królów, sędziego tego świata. Na widok tego Boga, którego Jan nigdy nie widział, pada martwy na ziemię i jest sparaliżowany Bożą mocą, Bożą chwałą, Bożym majestatem. I słyszy od Jezusa, nie bój się.
Ja jestem panem historii. Teraz się dopiero zaczyna Kościół. To nie jest tak, jak ty myślisz, Janie. To nie jest koniec Kościoła. Nie bój się. Na krwi tych męczenników Kościół zostanie odnowiony. Na krwi męczenników zostanie na nowo Kościół zbudowany. Na krwi męczenników Kościół rozszerzy się na cały świat. I Ewangelia będzie głoszona przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie daj się zwieść lękiem, strachem, zwątpieniem, że to koniec Kościoła. To początek takiego Kościoła, jakiego jeszcze nie widziałeś. Kościoła, który będzie tworzony, który będzie rósł na krwi męczenników. I trzecia tajemnica fatimska, która mówi o tym, że na krwi męczenników w czasach ostatecznych Kościół będzie odnawiany. Ludzie będą otrzymywać Bożą moc, aby iść wielkimi krokami do Boga. Aniołowie będą skrapiać krwią męczenników tych ludzi, aby szli wielkimi krokami do Boga. To nie koniec. Bracia, to początek.